Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku Zagrajmy w Titan Soul i przepraszam was, że odcinek się tak skończył, ale byłem tak poirytowany, że mi to nie wychodzi. Dziękuję za wszelkie rady i chciałem pozdrowić osobę, która cały czas mnie męczy. W sumie de facto mi poleciła tą grę, ale powiem ci, że to nieładnie tak męczy, zwłaszcza, że mówiłem ci wcześniej, że 4 odcinki Titan Soul miałem nagrane wcześniej, jedynie wspomniałem coś tam o tobie. Widzę, że tutaj dostałem więcej komentarzy. A, poczytam sobie komentarze teraz. Nice, nice gamer, no po prostu fantastyczny nick. Nie no, tak szczerze, pozdrawiam cię, bo naprawdę mi polecieć fajną grę. Akurat mi się trafiła jakaś tam przecena. Może powinienem chyba być bardziej tutaj, żeby był bardziej widoczny, albo po prostu być bardziej zbliżony do tej kamery, bo widzę, że mnie to tak słabo chwyta. Dobra, więc bez zbędnego pieprzenia, na sam początek odcinka idziemy i będziemy robili rozpierdziel. Okej. Jak ja to mam uniknąć? On robi tak szybkie te ataki, a chciałbym się najpierw nim zająć, bo tamtego bossa to już chyba widzieliście aż nadto, nie? Zresztą już mam 70 śmierci w ciągu chyba tam półtorej godziny. Więc... Okej. On jest za szybki! Jak ja to mam do cholery niby zrobić? Dobra, trzeba popróbować kilka razy najwyżej, ja to sobie potnę. Ja się będę męczył, nie wiadomo, pewnie z godziny, a wy będziecie mieli 11-minutowy odcinek. Okej. Zakładam, że pewnie w to płomienie nie mogę wejść pod... Ale on co jakiś czas, ja rozumiem, że muszę celować w oko. Dobra, raz mi się udało uniknąć, więc jednak tego próbowania aż tak długo nie będzie, a czyli z wycinania. Dobra, mam nadzieję, że mi pójdzie adekwatnie szybko z nim. Nie tak jak z poprzednim bossem, ja dzięki w ogóle za rady i jak się dostać tam tego. Ja już tam wiem, bo już mi tam administrator Wisienek Wiśni mi już powiedział. To jest cholerstwo szybkie i nie ma tutaj aż tak dużo pomieszczeń. Czyli naprawdę muszę tylko wykorzystać ten jeden moment jak najszybciej, żeby w te łoczko wycelować i go pokonać. I can do it. Just do it. Don't let be dreams be dreams. Dobra. Za bardzo za oko. I to on tak jak szybko reaguje, to chyba go trzeba od razu zabić, bo uniknięcie tego jest cholernie ciężkie. A tu jest jeszcze gdzieś trzeci boss. Okej. Jest! A długo się nie męczyłem po tym, bo to mam dopiero 9 minut odcinka. Więc udało się, więc w łoczysko trzeba było strzelać. To jest One Arrow, jak One Punch Man. Polecam zresztą to anime, fajna komedia, śmieszna. No to pokonaliśmy jednego upierdliwego bossa, więc lecimy teraz za tego drugiego. Mam nadzieję, że w miarę uda mi się go pokonać. Okej, okay, jest zaliczony, to spoko. To gdzieś u góry jest jeszcze boss. W niego trzeba chyba wcelować, kiedy on robi spina. Coś w tym stylu. Dobra. Sobie biegać, bo unikać się kąpisk.
Jezu, ale mi się tutaj w pokoju duszy zrobiło. Było tak zimno, że sobie zamknąłem okno, ale tak zamknąłem sobie okno i mi się tak duszy zrobiło, że się zaczynam pocić. Serio, nie to zainicjowało walki? Jak jestem za daleko. A ktoś mi mówi, że mogę ustawić sobie angielską wersję, żeby sobie znać tych bossów, ale tak jest bardziej klimatycznie chyba. Nie mam bladego pojęcia, jak ja to uniknąłem, naprawdę. Dobra, biegnij na skrócie. A bo po krótkiej na myśli stwierdzam, że może go nie będę aż tak bardzo męczył teraz, a zrobimy sobie to adekwatnie troszkę później. Tylko gdzie jest ten ostatni boss w razie czego? Tutaj można wejść po tym, ale tutaj także są schody. Tutaj się wchodziło przede wszystkim, a tutaj jest jakaś jaskinia. To tutaj? Nie, to nie tutaj. Tutaj jest jeszcze coś innego. O rany. Za bardzo tutaj chyba zwiedzam, eksploruję, a powinienem chyba zająć się tymi bossami, którymi jeszcze mam, żeby się nimi tam zająć. Dobra, pozwólcie, że tutaj wpuszczę i okno otworzę. Ja już jestem. Jestem naprawdę bardzo ciekawy, co się tutaj znajduje w takim bądź razie. Ale czy to nie jest miejsce, w którym to zaczęliśmy? Tak. Chyba. Dobra, to może najpierw się tutaj zajmiemy. Nie, tam w ogóle innego bossa, a potem lecę jeszcze ten, na jeszcze w lodowych krainach mam jednego do pokonania, czyż nie? Ej, coś mi się tutaj włączyło. Co to tutaj jest? Wskoczyć mi tutaj na biurko. Chyba mam celować wtedy, kiedy ma otwartą paszę niby. Chyba, bo nie widzę jego słabych punktów. Okej, chodzimy sobie tutaj. Ale... bossowie tutaj są naprawdę bardzo ciekawi. No to pokonaliśmy już dwóch bossów, tak? Budub. I myślę, że to byłoby na tyle w tym odcinku. Udało się nam tutaj troszkę tych bossów pokonać. Ruszyliśmy ogólnie z fabułą. Brniemy do przodu ku końcowej gry. Odcinki miały być krótkie, przyjemne i w ogóle. Więc trzymajmy się takiej. Ty. Nie wskakuj mi na plecy. Ani mi się basz. Nie!
Nie, leżeć. No. Czuję się niebezpiecznie, kiedy on tam jest. Dobra, ale to byłoby na tyle w tym odcinku, więc trzymajcie się ludziska. Na razie.